Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Jak zwykle codziennie rano patrzymy na Ukrainę, kolejny dzień inwazji, kolejne informacje i przy naszym łączu internetowym Dmytro Antoniuk, dzień dobry. Dzień dobry państwu. No i w Kijowie noc minęła spokojnie, chociaż no, względnie spokojnie. Jednak jeden alarm powietrzny mieliśmy. Natomiast na Ukrainie wszędzie nie mamy informacji, że tej nocy spadli bomby wroga, jak to było na przykład z poprzedniej nocy. Na froncie toczą się walki zacięte nadal w obwodach ługańskim i donieckim. Pod Donieckiem wróg próbuje atakować, iść dalej, próbuje z samolotów zrzucać bomby, żeby zniszczyć umocnienia naszego wojska, które tam są. Te umocnienia robiliśmy przez te 8 lat od 2014 roku. Także myślę, że tam ta linia jest bardzo mocna i dlatego wróg też nie ma tam prawie żadnego postępu. Natomiast pod Siewierodonieckiem i Łysyciańskiem w obwodzie ługańskim wróg próbuje iść dalej, ale też nie ma tam postępu, nie ma tam sukcesów. Także ten miniony dzień nie przyniósł jakichś poważnych zmian. Jedyne, co warto zaznaczyć, że późno wieczorem otrzymaliśmy informację od jednego z dowódców pułku Azow z Azowstali, jego nagranie, w którym on powiedział, że on przebywa nadal na Azowstali i nie tylko on, a z bronią w ręku, i że ta operacja ratownicza trwa i że więcej on powiedzieć nie może. No to już jakaś naprawdę informacja już, którą możemy oczywiście ufać, bo ostatnio nie mieliśmy żadnej informacji, co się dzieje na Azowstali, a wiemy teraz, że Azowstal nadal jest jeszcze ukraińska i że nasi żołnierze tam przebywają w Azowstali z bronią w ręku. Że co najmniej dowództwo tego pułku i nie tylko tego pułku, bo tam 36. Brygada Morskiej Piechoty, tam przebywali też żołnierze Straży Granicznej, obrony terytorialnej i policji, i wszyscy ci ludzie siedzieli w piwnicach Azowstali. Zgodnie z informacją od Rosjan, zgodnie z ich mediami, wyszedło z Azowstali ponad 1700 żołnierzy ukraińskich. Wczoraj była informacja, że 86 z nich już są w Taganrogu, to jest miasto nad Morzem Azowskim, miasto w Rosji. I była też niepotwierdzona informacja, też o Taganrogu też to nie możemy potwierdzić, ponieważ to informacja ze źródeł rosyjskich, ufać im nie wolno, nie można. Też była informacja, że niektórzy z tych żołnierzy trafili do więzienia w Makiejewce, w tak zwanym DNR-u. Także po prostu teraz czekamy, co będzie dalej. Krzyż Czerwony też powiedział, że on skrupulatnie notuje każdego, kto wychodzi z Azowstalu.
Miejmy nadzieję, że on i ONZ pomogą wymienić tych naszych żołnierzy. Natomiast na innych odcinkach frontu bez zmian w obwodzie charkowskim też próbują nasze żołnierze wyzwolić całości, te nasze miejscowości znajdujące się na północ od Charkowa i na północny wschód od Charkowa. Też nie mamy jeszcze informacji oficjalnie, czy udało się naszemu wojsku przekroczyć Siewierski Doniec tam blisko od Charkowa w rejonie Starego Sałtowa. Natomiast zgodnie z różnymi mapami różnych instytucji, jak na przykład Deep State, widzimy, że miejscowości znajdujące się na lewym brzegu tej rzeki, na którym do niedawna byli okupanci, teraz zaznaczone jak szare tereny. Czyli to znaczy, że tam nie wiadomo, co się dzieje i nie wiadomo, czy tam już jest wojsko ukraińskie, albo jeszcze nadal jest wojsko Moskali. No, taka sytuacja. Na ile mamy pewność, co się dzieje z żołnierzami, którzy opuszczają Azowstal, bo tutaj wydaje się, że mamy pewną niejasność. Nieoficjalnie mówi się o porozumieniu. Z drugiej strony są informacje, że Rosjanie tym żołnierzom, których przechwytują, chcą zrobić pokazowy proces. Jak najbardziej tak. I no tak, z różnych źródeł rosyjskich to słychać i słychać też z różnych źródeł, że chcą nie tylko pokazowy proces zrobić, a i czy ich chcą ich torturować, katować i a dalej zabijać po prostu. No to są po prostu jakieś blogery i tak dalej. Taki jak Girkin Strzelkow, który był odpowiedzialny za okupację słowiańską w 2014 roku. Także po prostu my modlimy się dalej i czekamy, co będzie dalej. Jaki będzie los tych żołnierzy i jakie też są realizacje możliwości porozumień z Rosją, to do tej dyplomacji może przyjdziemy w następnym tygodniu, jak będzie więcej danych. Tymczasem ze świata eksperckiego, od wojskowych, od cywilnych analityków wojskowości płyną informacje, że to może być przełomowy moment w wojnie, że za kilka, za 2-3 tygodnie armia rosyjska, zdaniem amerykańskich analityków między innymi, ma stracić potencjał do przeprowadzenia dalszej ofensywy i nastąpi możliwość kontrofensywy ukraińskiej. Jak to wygląda w komunikatach ukraińskiego rządu i na ile faktycznie da się odczuć, że Rosjanie wyczerpują już swoje zasoby ludzkie, zasoby sprzętowe, amunicje i tym podobne zasoby potrzebne do prowadzenia wojny. No tak, u nas jest potwierdzenie tych słów naszych partnerów z Zachodu i widzimy na przykład też po tych rakietach, które oni wystrzelają w naszym kierunku, że to są już często rakiety zrobione jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. I to wskazuje na to, że u Rosjan tych nowoczesnych rakiet coraz mniej jest. Myślę, że większość ich, jakaś część tych rakiet oczywiście jest na okrętach w Morzu Czarnym i na łodziach podwodnych w Morzu Czarnym, skąd oni ich wystrzelują. Także tak, można powiedzieć, że my czekamy, my bardzo czekamy tego momentu przełomu w tej wojnie, kiedy nasze wojsko będzie zdolne ich wyprzeć stąd. Natomiast też trzeba dawać sobie sprawę z tego, że my ciągle ćwiczymy naszych
żołnierzy, żeby oni byli zdolni walczyć efektywnie na froncie, bo dużo ludzi, którzy trafili teraz do wojska, oni nie mają doświadczenia wojskowego i dlatego przychodzą teraz ćwiczenie w specjalnych miejscach, żeby być gotowymi do efektywnej walki na froncie. I takich ludzi coraz jest więcej i mam nadzieję, że to 100% wzmocni nasze wojsko i będziemy już w stanie robić wielką kontrofensywę na wszędzie na tych frontach. Powiedział Dmytro Antoniuk, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale faktycznie coraz więcej wskazuje na to, że przed nami punkt zwrotny w tej wojnie. Zobaczymy jak na to będą reagować Rosjanie. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia, miłego dnia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.